Karol Plewa, witam i oddaję Państwu głos, a na dobry początek zapraszam na ekspresową sylwetkę mojego dzisiejszego gościa. W Sejmie od 2015 roku. Najpierw jako poseł Nowoczesnej, z której jednak odszedł w październiku zeszłego roku. Kilka tygodni później dołączył do drużyny tzw. dobrej zmiany. O jego odejściu z Nowoczesnej Paweł Rabiej mówił tak. Jeżeli rozbieżności w różnych kwestiach są duże, no to z szacunku dla wartości obu stron trzeba się po prostu umieć aksamitnie rozstać. Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie, jest dziś gościem. Oddaję Państwu głos. Dobry wieczór, panie pośle. Witam w naszym studiu. Witam pana, witam serdecznie państwa. Tak nawiązując do pytania, które za chwilę postawię widzom, szanowni państwo, bądźcie cierpliwi. Wczoraj był 24 maja, bardzo ważny dzień w historii Polski. Tego dnia król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy, ale 3 lata temu Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich właśnie tego 24 maja. Jak pan ocenia pracę prezydenta? Ja muszę powiedzieć tak, że doceniam bardzo zasługi pana prezydenta w budowaniu wspólnoty, w budowaniu takiej wspólnoty narodowej. Bardzo wiele mówił w swoim programie wyborczym o tym, że będzie to jeden z jego głównych celów prezydentury i rzeczywiście na tym polu ma duże osiągnięcia. No ja długi czas byłem entuzjastą działań pana prezydenta, natomiast muszę powiedzieć, że jestem mocno rozczarowany wetem ustawy degradacyjnej. Nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia ze strony głowy państwa i no wciąż nie mogę zrozumieć motywów działania prezydenta w tym ostatnim okresie, więc no to jest takie moje delikatne rozczarowanie. Mały minus dla prezydenta. Mały minus, to podkreślmy. Mały, tak, bo nie przekreślam. Mały, ale znaczący? Mały, istotny minus. Dla mnie ta ustawa degradacyjna była ważnym takim elementem rozliczenia z PRL-em, takim moralnym, no bo nie chodziło przecież o to, by karać tych ludzi, aby jedynie symbolicznie nazwać to, co jest złe, złem, to, co dobre, dobrem. Szanowni państwo, a państwo będziecie stawiać minusy czy plusy przy nazwisku Andrzej Duda. Pytam dziś, czy Andrzej Duda powinien być kandydatem PiS na prezydenta w 2020 roku. Numer jest podany na dole ekranu. Proszę o chwytanie za telefony. Państwa własne, autorskie pytania do posła Gryglasa, mile widziane. Skoro sięgamy pamięcią wstecz, panie pośle, to już ponad pół roku, odkąd rozstał się pan z Nowoczesną. Dokładnie było to w październiku. Czy po przeszło pół roku utwierdził się pan w przekonaniu, że warto było dołączyć do drużyny tak zwanej dobrej zmiany? Tak, postąpiłem słusznie i ten upływający czas utwierdza mnie w przekonaniu, że uczyniłem dobrze. No dzisiaj pracuję dla Polski. Dzisiaj jestem w drużynie, która wyznaje te same wartości, która pracuje na rzecz rozwoju kraju, na rzecz umocnienia takiej pozycji gospodarczej Polski. Ja bardzo często o tym mówię. Ale to chce pan powiedzieć, że Nowoczesna tak nie pracuje dla Polski? Ja nieprzypadkowo dołączyłem. Ale czymś musiała pana uwieść, skoro startował pan do Sejmu w 2015 roku z tej partii? Pierwsze zapowiedzi, program partii koncentrował się na kwestiach gospodarczych i mnie jako człowiekowi, który był związany przez lata z gospodarką, najpierw długoletniego urzędnikowi Ministerstwa Skarbu Państwa, później także osobie prowadzącej działalność gospodarczą, ten program wydawał się atrakcyjny. Natomiast szybko okazało się, że za tym stoją tylko hasła, które nie przekładają się na działania partii. Natomiast partia zaczęła forsować taki bardzo liberalny, powiedziałbym nawet skrajnie lewicowy program, jeśli chodzi o
o wartości. Przygotowywano ustawę dotyczącą związków partnerskich. Tego typu projekty były dla mnie nie do zaakceptowania. A myśli pan, że ci, którzy głosowali na Zbigniewa Gryglasa, kandydata Nowoczesnej, zagłosują na Zbigniewa Gryglasa, kandydata Zjednoczonej Prawicy, czy uznają, że jest nielojalny wobec wyborców? Ja mam taką nadzieję, że duża część z tych osób poprze mnie w kolejnych wyborach, dostrzegając to moje zaangażowanie w pracę sejmową, dostrzegając efekty mojej pracy. Jestem jednym z bardziej aktywnych posłów. Dzisiaj chyba jestem w 15 takich posłów, którzy zabierają głos w Sejmie. Sformułowałem bardzo dużą ilość interpelacji. Pracuję w bardzo wielu komisjach i zespołach parlamentarnych i wreszcie to, czym się najbardziej szczycę, to taka akcja, którą prowadzę już od 3 lat. Zapraszam dzieci z Kresów do Polski. W tym roku także będziemy witać małych Kresowian, bo tak nazywamy tą akcję, wakacje dla małych Kresowian w Warszawie na początku sierpnia, tym razem z Wilna i rejonu Solecznikowskiego. W Sejmie jest pan od 2015 roku, z polityką jest pan co prawda związany dłużej, ale przyszedł pan do tego Sejmu i co? Pokryło się to z wyobrażeniami wcześniejszymi, czy jednak było zupełnie inaczej? Tak, rzeczywiście ja nie byłem stricte z polityką związany, byłem urzędnikiem służby cywilnej, pracowałem w resortach gospodarczych i w Sejmie bywałem jako reprezentant rządu, prezentując stanowisko rządu. Ale chyba dopiero jak się tam siądzie w tych ławach poselskich, to dowiadujemy się prawdy o tym, jak ten Sejm funkcjonuje. Tak, rzeczywiście, to był taki obraz jednak nieco zewnętrzny, subiektywny i nie do końca oddający to, co rzeczywiście tam się wewnątrz dzieje. No, niestety muszę powiedzieć, że z perspektywy tych 2 lat, że Sejm w dużym stopniu mnie rozczarował. Rozczarował przede wszystkim tym, że nie ma miejsca, czy jest bardzo niewiele miejsca na pracę merytoryczną. To jest taka swego rodzaju gra, to jest pewien teatr. Jak szybko się pan przekonał, że to jest właśnie teatr, a nie merytoryka? Muszę panu powiedzieć, że tutaj w państwa studium miałem kiedyś taką rozmowę z jednym z bardzo doświadczonych posłów, który powiedział mi tak, że no nawet w czasach początków polskiego parlamentaryzmu po odzyskaniu suwerenności po 1989 roku, kiedy te podziały pomiędzy posłami Solidarności a postkomunistami były takie bardzo mocne, to nawet wtedy udawało się merytorycznie pracować nad ustawami. Bardzo wiele osób się angażowało po to, żeby rzeczywiście tworzyć prawo, które będzie najlepsze dla Polski, dla Polaków, które będzie zrozumiałe, które będzie łatwe w interpretacji. Dzisiaj on z taką goryczą to powiedział, jest to bardzo utrudnione. Ten poziom agresji i takiej walki politycznej dawno przekroczył dopuszczalne granice, jest bardzo trudny do opanowania. I rzeczywiście dzisiaj to bardziej przypomina 2 lub kilka nawet plemion, które walczą ze sobą, używając no, wszelkiej dostępnej broni. Na razie nawet, kropka, nawet dlatego panie pośle, że przy naszym telefonie czeka już od pewnego czasu. Przepraszam, że pan czeka. Pan Mieczysław z Łodzi, dobry wieczór, oddaję panu głos. Witam panie Mieczysławie. Dobry wieczór. Dobry witam. Wieczór. Witam pana posła. Witam. I jeszcze można mówić? Tak, bardzo prosimy. Aha, dobrze, bo to słyszę, widzę, pan proszę mówił i myślałem, że jeszcze nie jestem na linii. Proszę słuchać dobrze. Tylko i wyłącznie no. Telefonu. Okej, okay, dobrze. Już jeszcze. Chodzi mi o to, że mam pretensje do pana prezydenta na temat ustawy 447 w amerykańskim parlamencie, że niście nie zadziałali z naszej strony, jako nasze przedstawiciele, nasze władze, przedstawiciele narodu polskiego. Za mało pan prezydent działa na rzecz narodu polskiego. A za to zadłużył się udzielę nawet innego narodu, którzy nas nie szanują, robią nami to chcą. No, powinien pan prezydent bardziej pilnować Polaków, a nie innych narodów. Mamy ustawę 447, mamy ustawę o obcych siłach w Polsce. Dalej ta ustawa istnieje.
Długo się mówiło, jak była uchwalona ustawa za tamtych rządów, no ale nic się nie zmieniło w tym temacie. Pan prezydent ma moc ustawodawczą, może wchodzi z ustawami, może robić co chce, ale nie robi. No. Robi to, co po prostu jakby dumno robić przeciwko narodowi polskiemu, zamiast robić zgodnie z naszą jak się to mówi, bo słowo uciekło. Chodzi mi o rację stanu. Dziękuję panie Mieczysławie, bardzo dziękuję za ten głos. I poproszę od razu o komentarz posła Gryglasa. Bardzo dziękuję panu za przypomnienie ustawy 447. To jest rzeczywiście bardzo ważny akt. Ja jestem daleki od tego, by relatywizować, by tutaj umniejszać znaczenie tej ustawy. No chcę panu powiedzieć w ten sposób, że niestety cały problem zaczął się w roku 2009, kiedy przedstawiciel Rzeczypospolitej podpisał tak zwaną deklarację terezińską, bo w dużej części tam zawarte są te same ustalenia, które zostały powielone w ustawie 447 wspomnianej przez pana. Ja osobiście sformułowałem takie zapytanie, poselskie interpelacje dotyczącą tej deklaracji terezińskiej. Mam nadzieję, że dowiem się więcej na temat tej sytuacji, okoliczności zawarcia tej niekorzystnej dla Polski deklaracji. I od razu kolejny telefon, narzucamy dziś tempo. Pani Lidia z Warszawy, dobry wieczór, oddaję pani głos. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom. Proszę pana, przede wszystkim nie chciałabym, żeby był znowu pan prezydent Duda naszym prezydentem. Tak zawiódł mnie jak mało kto w życiu. Po prostu jest to człowiek, który zniszczył naszego najlepszego ministra, jakim był, jest pan Antoni Macierewicz. Zawetował ustawę o sprawiedliwości, tak? Następną taką ogromny minus, bo pan tutaj poseł mówi, że ma malutki minus. Dla mnie to jest ogromny minus. To, co właśnie zrobił w stosunku do dekomunizacji. To są rzeczy niewybaczalne. Najlepszym prezydentem, jeśli byłaby kiedyś taka ankieta, to uważałabym, że to jest pani Beata Szydło. Dziękuję za ten głos, pani Lidio. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pędzimy do kolejnego tematu. Panie pośle, protest niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska skierowała dziś do protestujących propozycje. Apeluję o zakończenie protestu i o to, abyśmy, tak jak deklarowała dzisiaj opozycja, usiedli razem i pracowali nad mapą drogową systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Czy jest szansa usiąść razem i porozmawiać merytorycznie o tym problemie? Bardzo bym chciał, bo rzeczywiście te rozstrzygnięcia powinny być bardzo stabilne i trwałe, by niepełnosprawni, którzy no, są poszkodowani przez los, mogli mieć taką pewność, poczucie, że państwo nie zmieni tych zasad pomocy przez długie lata. Więc to rzeczywiście właściwy apel. No, ja wielokrotnie apelowałem o to, żeby przynajmniej ten protest został zawieszony, bo rząd spełnił jeden postulat w całości, drugi w formie rzeczowej. I żeby dzisiaj mówić o takim pełnym systemie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, my musimy zmienić orzecznictwo. Ja rozmawiałem w tej sprawie z wiceministrem finansów. Mamy 4,7 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce. To jest efekt złego orzecznictwa. To jest wskaźnik znacznie przewyższający podobne wskaźniki w innych krajach. No ale Polacy przecież nie są jakby nad wyraz w tym zakresie niepełnosprawni. Panie pośle, kolejny telefon, pan Andrzej z Wrocławia tym razem. Dobry wieczór, oddaję panu głos. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Proszę państwa, ja jestem bardzo zawiedziony, chociaż
tak jak nigdy, myślałem, że będę miał drugiego prezydenta. Bo jednym prezydentem był Lech Kaczyński, bo to wszystko ci pozostali, to nawet szkoda wymienić nazwisk tych panów. I ja nawet mam takie prawo, ponieważ ja pierwszy prosiłem pana Andrzeja Dudę, jeszcze będąc na zjeździe Gazety Polskiej, żeby on startował w wyborach znaczące. I myślałem, że będę miał drugiego prezydenta. Ale to, co właśnie przedmówczyni mówiła, zniszczenie wspaniałego człowieka, najlepszego człowieka, jeśli chodzi o ministra obrony, pana Macierewicza. To był cios dla nas, dla wszystkich klubowiczów, nie do przyjęcia. Nie wiem, czy, bo ja mam tysiące telefonów, miałem i mam, co właściwie, dlaczego ja namawiałem, żeby głosować na pana prezydenta Dudę. Więc wszyscy się odwracają. Jestem przerażony tym wszystkim, bo właściwie, tak szczerze mówiąc, postawił nas pod ścianą. Pan prezydent Duda postawił nas pod ścianą. I to jest niewyobrażalne. To dla mnie jest cios, który nie mogą się w ogóle, jeszcze wetując zbrodniarzy, w Wielki Piątek, to już był dla mnie cios, który święta przeszły fatalnie. Dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo dziękuję. Proszę z nami zostać. Nie pozwolę na ad vocem, dlatego że mało czasu do końca tej pierwszej części. A wracając do protestu, kiedy zakończy się ten protest? No ja mam nadzieję, że szybko. Dzisiaj badania opinii społecznej dowodzą, że Polacy nie popierają już w takim stopniu tego protestu. Uważają, że on powinien zostać zakończony. Wkradło się tam bardzo dużo polityki, wkradło się tam bardzo dużo emocji, a emocje to nie są złym, dobrym doradcą, więc naprawdę dzisiaj bardzo trudno z protestującymi rozmawiać. Ja myślę, że jest czas na to, by ten protest zawiesić i czekać na to, aż te zapewnienia rządu dotyczące dostępności usług rehabilitacyjnych czy wyrobów medycznych zostaną zrealizowane. Czy ta wypowiedź to też jest wpływ emocji? Aleksander Kwaśniewski mówi tak. Taki protest był 4 lata temu i wtedy PiS mówił: macie rację, trzeba wasze postulaty załatwić. Po drugie, ten rząd pokazał, że lubi rozdawnictwo. No wie pan, gdyby załatwiono te postulaty 4 lata temu, to nie byłoby dzisiaj protestu, bo protestujący mówią, że to jest kontynuacja tamtego protestu. Wtedy nie doczekały się w pełni realizacji tych swoich postulatów, realizacji zobowiązań także rządzących i dzisiaj także nie w pełni ich zdaniem. No rząd zrobił wiele przez te 2 lata. Wydatki na ten cel przekroczyły kwotę 3 miliardów złotych, to naprawdę bardzo duża kwota, ale tak jak raz jeszcze podkreślę, konieczna jest reforma systemu, pełna taka reforma świadczeń i orzecznictwa, byśmy mogli odpowiedzialnie w poczuciu takiej dbałości o finanse naszego państwa tą reformę dokończyć. Panie pośle, pozwólmy jeszcze wypowiedzieć się jednemu słuchaczowi, pani Ewa z Sosnowca. Dobry wieczór, pani Ewo. Oddaję pani głos. Dobry wieczór. Witam pani posła, za którym bardzo jestem i będę kibicować. Pięknie, natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta Dudę, to owszem, zawalił parę spraw. Też byłam zbulwersowana. Ale niemniej jednak tylko on może startować, bo nikogo więcej nie widzę. Mądry człowiek. Poza tym, a jeżeli chodzi o tych niepełnosprawnych kobiet, te kobiety, mamy niepełnosprawnych dzieci, to już dawno powinny zakończyć, bo to jest już nie do zniesienia. Nie do zniesienia, że człowiek, ja jestem starszą osobą i też jestem niepełnosprawna i niezdolna do samodzielnej egzystencji. I mam 1070 zł. I też muszę jakoś żyć. I nigdy w życiu bym nie poszła strajkować, bo nawet nie mam do tego siły,
bo nie dam rady. Dziękuję bardzo pani. Wszystkiego dobrego. Proszę z nami zostać. W drugiej części programu oddaję państwu głos. Pan poseł, mam nadzieję, również zostanie. Za chwilę przenosimy się na Facebooka Telewizji Republika. Do zobaczenia za chwilę. Drugiej części programu oddaję państwu głos. Karol Pleba, witam i zapraszam. A w studiu cały czas Zbigniew Gryglas, poseł Zbigniew Gryglas. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Wszyscy wszystkich pytają ostatnio o mundial, dlatego nie będę gorszy. Panie pośle, jaki scenariusz wróży pan dla biało-czerwonych? No ja już kilka miesięcy temu, jak się okazało, że jedziemy do Moskwy, przewidywałem, że wygramy w Moskwie i ujrzymy wszyscy 11 gestów Kozakiewicza, że będziemy mieli taką powtórkę z pamiętnej olimpiady w Moskwie, kiedy to nasz tyczkarz Władysław Kozakiewicz pokazał. Może 12, jeśli policzyć jeszcze trenera Nawałkę. Jeśli trener dołączy do drużyny, to tak, to będzie 12 gestów Kozakiewicza. Panie pośle, na początku pierwszej części była mowa o prezydencie Andrzeju Dudzie, to teraz skupmy się na przyszłym prezydencie Warszawy, być może Patryku Jakim, który proponuje urzędy w stolicy czynne do 20, a także wizyty domowe urzędników. Jak panu się podoba ta propozycja? To bardzo dobry pomysł, bo to takie wyjście urzędników do obywateli. Często o tym mówimy my politycy, że pełnienie urzędu, pełnienie tej, także naszej misji jako polityków, to jest taka służba państwu i musimy o tym pamiętać, że my jesteśmy tylko sługami, powinniśmy służyć Rzeczypospolitej i obywatelom, więc to jest doskonały pomysł, by urzędy były czynne dłużej, byśmy rzeczywiście mogli po pracy załatwić te wszystkie rzeczy, a nie zwalniać się z pracy, brać wolne dni po to, żeby załatwić sprawy urzędowe. Poseł Apel z Kukiz 15, z którym rozmawiałem dwa dni temu w studiu obok, mówi, że jest na tak, ale warto byłoby się jeszcze otworzyć na załatwianie spraw urzędowych przez internet. Tak, to prawda. To prawda, że informatyzacja może tutaj pomóc. No, już część spraw możemy przez internet załatwić, złożyć wniosek, ale to z całą pewnością powinno być szersze. Rzeczywiście to słuszny postulat. Ale być może tym prezydentem będzie nie Patryk Jaki, tylko Rafał Trzaskowski, który proponuje warszawiakom rozmowę na ławeczce. Co Zbigniew Gryglas powiedziałby Rafałowi Trzaskowskiemu, gdybyście panowie spotkali się na wspólnej ławeczce? Powiedziałbym mu, że reprezentuje przeszłość, reprezentuje to, co już było. No, jego propozycje są, no, takie, powiedziałbym, retrospektywne. On tylko odpowiada na propozycje Patryka Jakiego. Patryk Jaki dzisiaj nadaje ton. To on jest tym człowiekiem, który formułuje nowe rozwiązania dla Warszawy, takie bardzo śmiałe, bardzo odważne, i takiego prezydenta Warszawa potrzebuje. Z drugiej strony Warszawa potrzebuje zerwania z tą, no nie waham się użyć tego słowa, przestępczą przeszłością, z dziką reprywatyzacją, z tym, co niszczyło stolicę. Warszawa potrzebuje nowego otwarcia i wierzę, że takie nowe otwarcie potrafi zapewnić właśnie Patryk Jaki. A czy słusznie, panie pośle, ta kampania jest porównywana do starcia między Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą? Tak, myślę, że tak. Tu jest wiele analogii. Rzeczywiście sądzę, że Rafał Trzaskowski jest trochę tak uśpiony takim... To kto jest Dudą, a kto Komorowskim w tym starciu? Jasne, że takim odpowiednikiem prezydenta Dudy jest Patryk Jaki. I wierzę, że on powtórzy sukces prezydenta Dudy z kampanii prezydenckiej. A czy to będzie rzeczywiście bój wyłącznie między Jakim a Trzaskowskim, bo przecież jest jeszcze chociażby Jacek Wojciechowicz, jest Jan Śpiewak, zdaje się? No myślę, że ci kandydaci nie odegrają większej roli. Oczywiście oni mogą zabrać trochę głosów innym kandydatom, no jeśli chodzi o tych dwóch. Trzeba uczciwie przyznać, że gdyby nie Jan Śpiewak, nie wiadomo, czy dziś byłaby mowa o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. No tak, ma w tym zakresie zasługi, to prawda, i trzeba mu to oddać. No nie jest jedynym, ale pewnie należy do tego grona osób, które ujawniły
ten przestępczy proceder. No, trzeba pamiętać o Jolancie Brzeskiej, o wielu innych osobach także, które na tym polu miały zasługi. Więc to też jest ważne. A pan jest posłem z warszawskich list. Z jakimi problemami jeszcze boryka się Warszawa? To nie jest tylko reprywatyzacja. Nie, to nie jest tylko reprywatyzacja. Ja bardzo często podkreślam, że Warszawa powinna śmiało realizować inwestycje, bo rozwija się to miasto, rozwija się nasze miasto, ale zbyt powoli. Przypomnę, że w ostatnich latach właściwie nigdy budżet inwestycyjny stolicy nie został zrealizowany, nie został wykonany, więc były pieniądze zaplanowane na ten cel i nie zostały wydatkowane. To trzeba robić śmiało, to trzeba robić odważnie. Ja proponowałem swego czasu takie otwarcie na ideę partnerstwa publiczno-prywatnego. Ona w wielu miastach europejskich, światowych się sprawdziła. Proponowałem także takie rewolucyjne rozwiązanie, którym zresztą zajmuję się w Sejmie. Stworzyłem taki specjalny zespół parlamentarny, własność warstwowa. To jest takie rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala zwiększyć aktywność inwestorów, szczególnie w centrach dużych miast. Szepnie pan to na ucho Patrykowi Jakiemu? Tak, ja już przekazałem mu te propozycje i będę wspierał kandydaturę Patryka Jakiego, będę mu pomagał w przygotowaniu tych propozycji i także później w realizacji. A komunikacja miejska, o której Patryk Jaki wspominał niedawno, że trzeba ją usprawnić, rzeczywiście ta komunikacja w Warszawie wymaga usprawnienia? Tak, ona nie jest bardzo zła w zestawieniu z komunikacją w innych miastach, ale ciągle nie ma tu takiej kompleksowej wizji komunikacji. Brakuje centrów przesiadkowych, brakuje takiego skomunikowania różnego typu transportu, tak żebyśmy rzeczywiście byli skłonni korzystać z tego transportu zbiorowego częściej niż to się dzieje dzisiaj, byśmy zostawili swoje samochody. Powraca jak bumerang temat korków. Powraca temat korków, powraca także temat smogu, bo trzeba wiedzieć, że Warszawa w odróżnieniu od wielu mniejszych miast polskich, takim elementem charakterystycznym w Warszawie jest to, że źródłem smogu są właśnie w przeważającej części jest komunikacja, są samochody, więc musimy nad tym pracować, by warszawiacy przesiadali się na transport zbiorowy, bo on będzie źródłem mniejszej emisji. A co może pana zdaniem przesądzić o zwycięstwie w wyborach prezydenckich w Warszawie? Co to może być? Ja myślę, że to taka determinacja, to taka wielka wola zwycięstwa i dzisiaj jak patrzę na tych dwóch kandydatów, to z całą pewnością ta przewaga jest po stronie Patryka Jakiego. Bo czy warszawiacy to jest społeczność, która jest w stanie jakby nie patrzeć na barwy partyjne, tylko i wyłącznie na nazwisko i na propozycje? Czy warszawiacy są w stanie w ten sposób dokonać wyboru? Ja myślę, że warszawiacy ocenią propozycje, ocenią także taką skuteczność. No Patryk Jaki, pracując w komisji weryfikacyjnej, wskazał, pokazał, udowodnił, że jest skuteczny, że nie tylko potrafi formułować propozycje, ale także je do końca realizować. No przypomnę, jak wielu było sceptyków, jak wiele osób krytykowało komisję weryfikacyjną na jej starcie, a dzisiaj możemy powiedzieć, że ma wiele sukcesów, odzyskała mienie o wartości prawie miliard złotych, przywracane są prawa lokatorom. I na koniec jeszcze Ryszard Petru, Joanna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus. Czego pan życzy koleżankom i kolegom, którzy opuścili Nowoczesną? No wszystkiego dobrego, choć pewnie będzie to ich koniec w polityce. Tak pan uważa? Tak, aż tak brutalnie? Tak sądzę. Dlaczego? No cóż, projekt Nowoczesna niestety, mówię to z pewnym żalem, bo czy to będzie koniec Nowoczesnej, czy koniec tych polityków, którzy wymieniliśmy, czy jedno i drugie? Myślę, że jedno i drugie. Kończy się ten koncept polityczny, no i te osoby, które by pełniły w nim jakąś istotną rolę, no pewnie będzie im trudno znaleźć miejsce w innych formacjach czy w innych projektach. To tak gorzko na koniec. Zbigniew Gryglas, wiceprezes Partii Porozumienia. Ale życzę wszystkiego dobrego. Przyłączam się do życzeń. Dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.